Cóż, bywa. Dobra. To na Neksika, diabeł, właśnie zaczęliśmy. A, no dobra, git. Dobra, mamy to, cyk, 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 lecimy sobie dalej. Zamykajmy sobie troszkę. Znaczy, że ktoś odpalił reaktor? Dobra, a i tak okazało się, że jest tam. Dzięki za to, że zabrałeś mi kolor i musiałam być troszkę... Dobra, co się wydarzyło? Zabiłem Mitrixa jako szeryf. No, co? Po prostu... Jakby... Inaczej. Jeden zostanie wybrany. Kurde, no nie to, wiem. To jest bardzo ciężkie, wiesz dlaczego? Bo ja akurat biegałem do tego, jakby pod te zwłoki i widziałem właśnie ale, mi kręcącego się. Ale wiecie co, to jest ale on dziwne tego nie ogólnie, od razu, ale to jest dziwne, ale to jest dziwne. Jaki szeryf normalny zabija w pierwszej rundzie? Nie, no właśnie. Dobra, nawet jeżeli to jest Miki. Ja będę szczery. To jest nawet jeżeli zginął Mitrix i nie ukrywam, że jest to bardzo pozytywna informacja dla mnie, tak? To ja nie abuzowanie roli szeryfa w pierwszej rundzie bez żadnych poszlak jest kurwa. No, ale przepraszam, że nie potrafisz Nexę u mózgu użyć. Co? Ej, dobra, ja chciałam tylko. Halo, halo. Bloody. No. Dzisiaj w tej rundzie będę niemiła, bo jestem burakiem przez ciebie. Zabrałeś pomarańczowy kolor. Burak! No, burak nawcze, o! Przypadek nawcze, nie chciałem ci zabrać, bo już dobrze, tego. Dobrze. To skip, ty się przydzieliło ten kolor. Mogę ci ja ci... Nie, no, nie no, wy tak chcecie skipnąć, WTF? Ja ci z chęcią oddam ten kolor nawcze. Ale jakby... taki kolor karigody. Znaczy to nie miałoby sensu, jakbym był impostorem, żeby... No ale mógłbyś być glitchem i lubię dobrze udawać, kurna, seryfem. W pierwszej rundzie, by tak na jolo, ale to jest... Ja, ja mogę być wisienką. No właśnie, przy 14 osobach strzelasz w jedną randomową osobę i mamy ci ufać, że jesteś seryfem? Aj, to na ciebie zagłosowałem. Słabo. Nie, zrobili nam impostora w pierwszej rundzie, no nie da się, naprawdę. To jest mimo słabe. Ja pierdzie, jakbym ja jeszcze dostał od Mikiego, przecież ja bym się załamał. Po prostu. Mam pytanie. Tak? Masz złą wersję gry, Mandzio. Dziękuję. Ja pierdzielę, przecież ja bym się załamał. Dostaję studenta. Kurwa! O! Już myślałem, że tego nie zrobi nigdy, no nie! O! Już myślałem, że nigdy tego nie zrobi! Totalnie! Myślałem, że przyjdzie, kurczę, tam! Myślałem, że przyjdzie... Kto tam był? Kurde, nie pamiętam kto tam był. Wpadka, o! Przyjdzie wpadka i to kurna zrobi. Aha. Chodź, Bloody. Bloody! Użyj mocy! Wpadzenia. Co się stało, Karigoda? 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 Zaufaj, wiem co chcesz powiedzieć, nie mów, po prostu, wiem, zaufaj. Wiem, chcę powiedzieć tylko, że jeśli zginę, a zaraz zginę, to Lisu jest impostorem. A. A. Ja też zginę. Okay, dziękuję możemy za informację. Skipnąć. Czyli jak nie zginiesz, to jestem czysty. Nie, no po prostu jest impostorem. Tak mnie ganiał, event i to, i Kyucu mnie uratowałeś tak naprawdę, bo się pojawiłeś i mnie mógł zabić. I cały ja czas powiem, się gonił. Ja powiem tak, Karigoda jest podejrzany, bo cały czas ode mnie ucieka. On chce mnie pozbyć. Co? Mocne linii, no. Karigoda co powiesz na swoją obronę? Co masz na swoją obronę, Karigoda? No, o co chodzi, Karigoda? No nie, no naprawdę, cofnął się czas i dalej mnie gonił. Cały czas mnie gonił. No, bo nie no, jak cofnął się czas, to ty goniłeś jego, no. Ale dobra, jest ważniejsza ale, sprawa. Ile osób zginęło w tej rundzie? Dwie właśnie... osoby. A nie, Mandzia wyrzuciło. Mandzia wyszedł. To kto zginął? Nexe. Nexi. Bo wkurwający już nie gada, oprócz Bladiego. Kocham. Ej, Blady nie jest wkurzający. No właśnie, jestem kochany. Ale inni. Robert Lewandowski! Jezu, dalej. Kocham pieska, nie bój się.
Czyli Karigoda podejrzany, bo gonił, nie chciał tam dogonić z lisa. Był goniony przez lisa, najgorzej, jak mógł to zrobić? No. Ktoś widział Neksika, czy nie? Neksik. Nope. On był Neksik. Wodba na samym początku się kręcił i potem gdzieś poszedł, prawda. Zniknął w tajemniczych okolicznościach. I Graf był też Wodba na początku? Dużo osób było Wodba, tak mi się no, wydaje. No, Spadka też była na kręciołkach. No to co, wyrzucamy lisa za uciekanie przed Karigodą, a coś za gonienie Karigody. A ja chętnie wypytam Blackiego o ród. Powiedz, ja proszę. Sobie zszedłem za, jak się zaczęła runda, poszedłem sobie na weaponsy. Ktoś mi zabrał rolę moją fajną. Stałem pięknym crewmate'em, poszedłem sobie na odwazę weaponsów. Tam spotkałem się, minąłem się z czterema osobami, jeszcze pamiętam kto to był. I idąc dalej górą mapy, sobie po prostu zrobiłem taski na dropshipie i zacząłem biec w stronę meda. No dobra, mówi prawdę. No dobra, no to co? Skip! Powiem tak. Jedynie oprócz mnie, Blacky jest no czysty, jest czysty kucu. Ja umrę w następnej. Straciłem na swoją pogu rolę i to jest niebolne, no. Ale nie pamiętam, kto mi ją zarąbał. Sadgę. Kurde, prawie! Blisko było! Nie ma na mnie tylko dlatego, bo z jakimś biegłem. Blisko chyba jest clear, bo jeżeli ktoś nie było. Nie jest clear. Blisko było. Nie lubi biegać po prostu. No właśnie, to Karigoda jest podejrzany, że nie dał się dogonić lisowi. Dobra. Tiruriru. O nie! Czy to snitch? Czy to samolot? Kurna, no nie! Będzie pierwszy! Nie mogę na to pozwolić! Guzik, odejdź stąd! O! Dobrze! Uff! Ciało na Vitalsach. Uff! Prawdę mówił! Dobra, zrobił przerywkę, to na info. Poczekajcie, za Grafem biegł Blacky. Tak, nie, ja jestem teraz. Nie, ja teraz jestem w storage'u, on zbiegł w stronę admina. Nie, Blacky jest clear na 100%. To ja mogę na pewno Guzik jest tego clear. Nie podejrzewajcie, ja straciłem swoją rolę, ja jestem crewmate'em. Mamy tak sobie. I mi ją ukradł, ale no, Graf zbiegł na dół do admina, bo ja z nim wychodziłem z laba, ja pobiegłem do storage'a sobie. Powiem, że sobie zbiegł na dół. To nie był self-report, bo widziałem, że Bloody rzeczywiście podbiegał do tego ciała, też go widziałem, też akurat podbiegłem. Ej, Bloody, bo ty masz megafon, jest zmutowany. Nie, a ty, o przecież ja nie mówiłem, o kurde, mówię, że ciało na witracach znalazłem. Nie no, to było słychać. No, mówię, że na pewno nie zrobił tego guzik. Ja to powiedziałem, że on biegał w dół, a ja sobie do storage'a pobiegam. Kucu, dwa tam wskakiwał. Bloody, a ty byłeś jako jedyny na adminie, bo ja ciebie tam zostawiłam, co nie? Nie, Wpadka jeszcze przez chwilę była, pamiętam. Dam wam jedną informację. Wpadka była, potem... Jedna informacja. No. Nawcia biega z Wpadką, Nawcia biega z Wpadką, Kucu jest z Blackiem na 100% clearem. Ja no jestem clearem tak jak ja uważam, więc zostaje nam Lisu, Guzik, AB, Bloody według mnie i jest wśród nich Time Lord, więc jeśli Time Lord nie no, się ale czyta, Kuca nie wymieniłeś teraz w ogóle. Kucu powiedziałem, jest że do Wenta wskakiwał. No bo jest clear. Kucu jest clear, bo jest inżynierem, zaczął Blackiemu rolę. Wpadka biega z Nawcią, więc są w tej sytuacji... No ale mogą być razem impo, no. Nie, jesteśmy w czwórce. Time Lord. Więc jeśli Time Lord jest pewien siebie, to po prostu mamy całą trójkę. No to go Lisu. Nie, możemy... Tego fraga Lisu nie ma. Nie możemy, musimy poczekać na śmierć Karigody, wtedy się wyrzuca. Jest strzegi postorów. Ja bym walał Lisa. No to Lisa, no. Karigoda żyje. Jest taki chęć do wyrzucenia Lisa. Lisu. No bo Karigoda tak naciskał na niego. Nie, o trzeba kogoś wyrzucić, jedną osobę chociaż. Nie no, good przecież Karigoda żyje. Który w nawki strzela? Nie, ja nie. Ale mam tam. Dzięki. No dobra. Okej, zawsze dodatkowy frag. Dobrze, podoba mi się. Dobra, Blady, chodź. Chodź, Blady. Musimy iść walnąć. Gdzie poszedł Blady? Co on robi? Dobra, dobrze, że to wyłączył. A teraz mamy dodatkowo ten. Aha. Dobra. Teraz trzeba poczekać.
Oni cały czas biegają razem, nie ma szans, żeby ich walnąć tak oddzielnie. Dobra. Chodź, blady. O. Nikt nie zauważył. Idealnie. Idealnie. Pięknie. Dobra, bloody, walimy. Okej. Dobra. Okej, przebiegnijmy sobie teraz. Ja idę walić kogoś. Dobra. Okej. Ciało Nafci leży w adminie. Weszłam do admina od lewej strony, od prawej strony. Okej. I leżało. A ostatni raz widziałam ją chyba jeszcze przed tym, jak gasło światło. Jak gasło światło, to ona nie szła z wami do świata? Żyje. Guzik jeszcze nie żyje. No to Guzik był Time Lordem, czyli Bloody, AB i Desiku. Głosuję na Bloody'ego. No co? Nie, z AB i Blackim, więc... To tak, moim zdaniem wpadka była przy tym pierwszym killu. Wydaje mi się, że wpadka mogła, w sensie w poprzedniej rundzie była niedaleko killa, w sensie widziałam ją tam ostatnio. Ale wpadka raczej nie zabiła nie zabiłaby Nafci. No skąd, wiesz, już mało osób zostało, mogło zabić ten Nafci. Znaczy teraz może nie, teraz może Guzika sprzątnęła, ale z poprzedniej rundy... A może zabiła jednak? Kurczę, nie wiem. Nie, nie zabiłam. No, w każdym razie w poprzedniej rundy, w poprzedniej rundzie, jak ktoś stał na Vitalsach, Graf stał na Vitalsach, no to wpadka generalnie była wtedy admin roomie, jak ją zostawiłem. I ona mogła wtedy tego Grafa romnąć tam. Więc mi się wydaje, że wpadka ma potencjał na to, żeby i teraz pewnie rąbnęła Nafci i zgłosiła. Czemu tak oskarżasz mnie przeokrutnie? No nie wiem, tak mi się wydaje po prostu, że... Dobra, ja mam pytanie. Blacki, gdzie skończyłeś? Powiedz mi. Teraz tą rundę? Tak, tak, tak. Kurczę. Na O2 chyba skończyłem przy tej, przy wejściu. Okej, wpadka w adminie, Karygoda chyba gdzieś przy elektryku, jedna osoba była w specimenie, bo byłem na tym. My w dwójkę, ja z Bladim byliśmy w specimenie, ja już wybiegałem do tego, do meda. Wie ktoś, gdzie Guzik może leżeć? Guzik, no nie wiadomo. Guzik, no... Kto go ostatnio widział? Ostatnio widziałam z tubki, jeżeli mogę sklejmować Guzika, widziałam w Electricalu, ale do nikogo nie prowadziły. Myślałam, że może wskoczył do Venta, teraz mam podejrzenie, że ktoś go sprzątnął po prostu. Ja powiem tak, Jak ktoś sprawdza w Vitalsy, czy nie został ukryty przypadkiem, czy coś? Jeżeli mogę go podsumować, Patka tak sobie klejmuje tropiciela, Kucu jest inżynierem, bo mi go zabrał, co powiedział, co się wydało w poprzedniej rundzie. Karygoda wydaje mi się, że jest detektywem, bo nie wiem skąd on wiedział, znaczy, w ogóle, że mi się wydaje, zabrał, że mi Kucu zabrał dlatego, rolę. Nie, dlatego, że jest detektywem. Ja głosuję, ja uważam, że to jest... AB, tak? Nie. Poczekajcie, ja wam powiem. Ja uważam, że to jest Patka, bo w poprzedniej rundzie... nie miałem jak w poprzedniej rundzie. Spadkę został... No, Blady tego nie zrobił w poprzedniej rundzie. Nie jestem detektywem, tylko po prostu... Kucu się zaśmiał, powiedział, że ci ktoś zabrał rolę, a Kucu jednocześnie będzie zabrał Sventa, zabrał mi się wydaje, że wpadka, no nie mogę Nafci zabić teraz w tej rundzie. One się razem trzymały. No, muszę sobie jakieś sam poradzić. Tak, nie mogło być. Ja pierdzielę, ciężko. Dobra, zróbmy sobie tak. No i co? Naprawili od razu światło. No jest po robocie praktycznie, bo ja teraz nie zdążę nic zrobić, oni to zgłoszą i oni mnie wygłosują. Nie zgłaszają przycisku. No dobra. No jeszcze się stakują, no. A pierdziele, weź tu coś zrób. I
Ja pizgam, będziecie się w trójkę stakować? No. Co się stało? AB. Co ja? Ja zabiłem na twoich oczach. Dosłownie przed chwilą wbiegaliśmy razem do... Jestem na świetle. Ktoś tu świetle, AB. Stary, no przecież widzę cię przed sobą. Co ty gadasz? Jestem na świetle. Stary, stoisz metr ode mnie. Dwa te... Wichajster, nie wiem jak to nazwać, no brakują, żeby naprawić światło. Ty jesteś Wichajster, AB. Dobra, no kurna. No w ja to są naprawione dosłownie 10 sekund temu. To jest, są wyłączone! Co ty gadasz, kucu? Dobrze. No dobra, no... tak już kurde pewnie zagłosowaliście na mnie. No nic nie zrobię. Ja to skipnąłem. No kucu, jak uważasz, no ale po prostu AB perfidnie zabił przy mnie, nie wiem, myślał chyba, że nie widzę. Beka zostaje na światłach. Sam, dobra. Karygoda, na kogo zagłosowałeś? No ja na Ibiego, ja od początku mówię, że to ich trójka była. Dobra, a dobra. Bądź mną, snitch, wbiegasz do admina, dwóch impostorów na no, dziwisz się? No, kurde. Jak Blady by tego nie zrobił, ja bym to zrobił. Można wbić, już można wbić. Wiesz, może jest Apo. Wiesz co, Blady, był, jaki był problem? Ty w tym adminie zabiłeś, ja powinienem zabić, ty powinieneś schować. Ale wiesz co, to było tak, trochę tak, ale trochę się bałem też, że... trochę tak, ale generalnie się tak odruchowo zrobiłem, przypadek. Ale też się bałem, wiesz co, AB, że jak zaczniemy wszystkie ciała ukrywać, to nie będzie startujcie, tylko diabeła. Wiesz, ale to już był taki moment, w którym musieliśmy tak zrobić. To był magnifico, naprawdę. No napisałem, ja ten kill z Hyde'em, jak zrobiliście na kamerkach, to no. Już... No. No nie, to był fart, to był fart. Kolor! Kiwka w lewo! Nie, czekaj. Dobra, startuj po prostu, no a nie jakaś kiwka w lewo, go! Kolory. Ja tylko przypominam, była łatka, nie? Żeby nie było przypału. Daj kolor. Go! A Matrix w ogóle bóg jest, jak... jest 15 osób, jak wybierasz kolor, to ci daje kompletnie inny kolor. Jakby klikasz nie, jeden, no po prostu, drugi. Bo nie ma tyle kolorów. I po prostu nie jest panel przystosowany. Okay, to już jest wewnętrznie... Dobra, no to Starcix. Muszą nowe kolory wprowadzić z tym patchem. Znaczy, no też kurde, Matrixa nam zabili w pierwszej rundzie. Ciężko było, Bloody, po prostu. Jest ponad 15 kolorów. No i to tak randomowo, strasznie. Na 14 osób Miki zestrzelił rzeczywiście w impostora, no nie mogę. Dobra. Cześć, Terek. Cześć Martusia, hejka, witam, cześć Wandzia, witam serdecznie wszystkich. No i za mną biegnie Kucu. Ciekawe co się może wydarzyć. Nic zupełnie podejrzanego się nie wydarzy na pewno, zupełnie. Dobra. Okej. No zaraz kurna jakiś szeryf się weźmie i mnie zastrzeli, no i tyle ze mnie będzie, no. Najprawdopodobniej tak to się skończy. Ajajaj. Mandziu. Oho. Okej. Blacki mnie zabił i Time Lord cofnął czas, proste. No dobra. Nie. Poczekaj, czy ktoś to widział, Blacki? No ale wiesz, no nie ma egza, on nie ma sensu, żeby kołać. Bo ja mu zabrałem rolę i on po prostu sobie jest wkurzony teraz. To nie Mandzio. Tam była z nami jeszcze jedna osoba w dekontaminacji, więc no. No to widocznie to był drugi zdrajca, albo sobie Alesy poszedł. W każdym razie no tak było. Ja znaczy, pewnie, jedna z tych osób. Z 7 na dół i kiedy ty w sumie miał... Ja się wszyscy żyją, więc ja po prostu skipnął i pamiętał o tym, do że Blacki ma zabijać. Tak? Ale ja, że ja z 7 Blacki, na dół i wtedy cię robnął, tak? Znaczy to było trochę... Nie, no, wiesz co, Blady nie wierzę w jedną rzecz w tej historii. Ponieważ no Blacki podbiegł do karty, żeby ją zeskanować po tym, jak wy razem biegliście. Dlaczego by podbiegł do karty, żeby ją przeskanować, skoro ty biegłeś na przycisk, a on był impo? Nie wiem, no skąd mam wiedzieć, Manciu? To się jego zapytaj. Ponudzisz się, Blady, przykro mi. Po prostu zabrałem mu rolę i teraz się ponudzi, więc... Ja chciałem tylko powiedzieć, że Matrix jest clearem do końca gry, mam taką informację, dziękuję. Blacki jest jakby co jest impostorem, albo glitchem, ale to tak tylko mówię. Ja clearuję nafcie, bardzo.
Ja wierzę Bladiemu. Bladie ma dzisiaj tak zły dzień jak ja. Pamiętaj o tym, kochany Blaki, że ja skipnąłem. Ja też skipnąłem, ja ci wierzę. A tym bardziej, że wszyscy żyją. A ja zagłosowałem. Za głosem Bladiego. A, czyli w nocy ludzie skipnęli. Oj, sorry. A, no tak, tak. Mitrix jest clear, jak coś przypominam. Nie, no wiesz, chyba se kpicie, nie? Bez sensu. Rozumiem ból egzystencjonalny Bladiego w tym momencie. Że mu shifter zapieprzył rolę. A, w sumie jestem Jesterem, to S! Oni mnie wygłosują, no i łatwa sprawa, no. Tak powinno właśnie być, zapomniałem, że jestem Jesterem w ogóle. Prosta sprawa, S? No i dobrze, że mnie wygłosują, no co? Łatwa robota, tak to się robi. Dobra. No dobra. Nawet nie myślałem o tym i... Guziki Lisu razem wskoczyli do Venta. Guziki Lisu. Co? Guziki Lisu. No to chyba mamy szybciutką grę w takim razie. Guziki Lisu razem wskoczyli do Venta. Pod elektrykalem. Nie, to nie byłem ja. Nie, no ja tego nie wiem. Nie. Możesz... Chcecie wiedzieć, gdzie ciało? Nie, Morphling nie może skakiwać do Ventów. No właśnie, przecież Morphling nie może. We mnie Guzik... Tak samo Super nie może. Tak, że glitch się we mnie zmienił? Jako ja nie, Morphling nie może, glitch się może skakać. No i jeszcze Super nie może skakać po Ventach. Lisu się jeszcze głupio tłumaczy strasznie, mi się wydaje. Nie, zadaj pytanie po prostu. Chyba nie chcecie. A kto umarł? Ja bym chyba fast grę zrobił, bo jak wiemy, że... Umarł Mitrix, były końca. Wywalmy Lisa po prostu. Ja jako szeryf. Wywalmy Lisa. To kto to mówi, że jest nimpo? Nawcia i kto? Nawcia tak gada, jakieś głupoty. Nawcia gada, że niby... No widziałam was. 10 sekund. Ja tylko chciałem powiedzieć, że generalnie Mitrix nie był clearem. Czerwony nikt był, więc on prawdopodobnie jakimś impostorem był, czy coś. To gra w nich wprawdę, że szeryf. Jakiś glitch go. No jestem szeryfem. Ej, słuchajcie. Właśnie mi się przypomniało, że Nawcia i Wpadka razem wskoczyły do Venta. To chyba trzeba je wywalić. Trzeba je wywalić, jestem też za tym Lisu, dobrze gadasz. Dobra, Lisu pierwszy. Lisu pierwszy, ale nie wiem, czym bił Mitrix, miałem susa na niego, więc go strzelanie. Razem wskoczyli do Venta. Nie. Panie przodem, mimo Nawcia. Jezu, no, Lisu, już mogłeś coś lepiej wymyśleć. Lisu, co cię zdradziło, Lisu, że zacząłeś mówić, spróbować zwalać na Morphlinga i na Glitchera, mimo że oni nie mają takiej możliwości. No ja nie wiedziałem, ty wiesz? Nie wiem. Szukałeś trochę wymówki, co nie? I to tak, tak jakby... Tak. Ale Nawcia impo, no. Wiesz, tak. Co chodzi, nie zaatakowałeś od razu Nawcia, nie zaatakowałeś od razu Nawcia. Starów akurat, czyli mamy jeszcze, okej. Dobra, każdy wie, o co chodzi. No tak jak mówię, no Mitrix mógłby być neutralną klasą, nie? No ale ja bym to fotografował, jeżeli mówi za jego rom na kosztę. Chyba, że ktoś nie jest. Jeśli mnie walnie gra, to będzie mi smutno. Ja pierdzielę. To się nie może udać. Czemu idę za grafem? Tak nie powinno być. Ja nie... Naraz mnie rąbną i tyle ze mnie będzie. Robert Lewandowski. Dobra, jedziemy do specimena. Miejscu zabójstw. Mamy minera. Mamy. To super. A gdzie jest ciało? O guzika, myk teraz? A tak, szybkie guziki, po robocie. Generalnie to ciało, gdzie znaleźliście, po lewej stronie, jedyna osoba, która została przy odwa, to był Graf. No. Ja wybiegłem w górę po drzewku. A gdzie tak. Było ciało? Na dole po dwa. Wo dwa jest ciało? O. Na dole było ciało? Nie, ja pobiegłem w górę, troszeczkę na kamerkach byłem, nie wiem, Karigodę mijałem, jak wychodziłem. Mamy trzech impostorów w takim razie, jeszcze dwóch. Dostałem, że guzik jest rzeczywiście. No wyrzućmy go. Przecież mogłem cię robnąć tam. Dalej. Guzik, no wyskakiwali z Venta, to przecież nie jedno. No jeśli skakiwaliście w dwójkę do Venta, no to na pewno jesteście ten. A myślisz, że kto ci to światło naprawia?
Manju, ja wybiegłem w górę, wspominam, że jestem ten, zabiję mi cześć. Nie, dobra, 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 słuchajcie, no ja jestem inżynierem i godzinę. Akurat źle trafiłeś, akurat źle trafiłeś. Jeśli... Ja wam co mówi, że... Nie wiem, właśnie bez się dobra, zagłosujmy już, wszyscy wiemy na kogo głosujemy, tak, szybkie głosowanie Elo. Na guzika go. No tak, skip na Ebim, tak jak zastanawiam w guzik. Nie, 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 żaden skip na Ebim. Dobra, guzik nie przedłużaj. Ale dobra, patrzcie, Nawcia i Wpadka wchodziły do Wenta, Diabeł mówi, że... Guzik, wygłosowuj się już, już się nie tłumacz. Już wylatujesz po prostu. Dobra, to jeszcze jest sól, żebym strzelał. Wyguzikowany jesteś. Wpadka, co się stało, że cię wyrzuciło? Nie ma już. Okej, nie ma susów, nie strzelam nikomu. Dobra, uciekamy sobie. Co, na pogłośni chodzi? Co jest? Słuchajcie. Poszła kanapki zrobić, czy coś. Skłodniała, no. O nie, Graf. Nie, no proszę, nie rób tego, Graf, ja wiem, co chcesz zrobić. Nie rób tego. Uff. Dobra, przeżyłem. Na szczęście, udało się. Wracamy tam. Na pewno jest tam podejrzanie. O. Dobra, Graf zabił. Dobra, szybko wywołujmy Grafa i zakończmy. Bloody zabił no. Dosłownie przy mnie. I dobra, Graf, no niestety, no zabiłeś i tyle. Znaczy, no ja powiem tak. Generalnie, jeżeli chodzi o Bloody'ego, to Bloody, jak był absolutnie sam w labie, nikogo nie było wokół niego, zrobił lunetę. Nie wiem, czy Bloody by robił lunetę jako impostor, który nie jest przy nikim. No, ja Graf może być. To ja dobra, no, nie, no jest glitchem. No nie ma te. Glitchem musi być Graf. Strzelił jak obok nie było. Ja strzeliłem. No. Ale szczerze, w sensie. No, ja jestem szeryfem, przypominam wam. Ale może być glitchem. Równie dobrze. Ja nie wiem, czy by Graf taką decyzję. W sensie, po co bym claimował szeryfa na 12 osobach? Jakie jest prawdopodobieństwo, no właśnie, że jest drugi szeryf i nie decyduje? Może w ogóle nie być wyżej szeryfa. Ja na Bladiego głosuję, bo to zabił. Templord mógł ulatować, Graf zobaczył, że na przykład szeryf jest ten. Nie mam, ja mogę tylko zaufać, powiedzmy. Ja tak lubię film, że czasami sobie poklaunować. I impostorów wywaliliśmy na pewno, więc ja myślę, że można spokojnie skipnąć. No, ja jestem za tym. Ja myślę, że można zakończyć po prostu. Ajaj. Jeżeli okaże się, że to nie był Graf, to wtedy wygłosowujemy Bladiego i tyle. No właśnie. Prosta sprawa. Oj. O. Szczerze, że to im był dobry, ale niestety nie za dobry. Ale przecież ale Bladi wygłosował Blackiego, bo go niby zabił przecież. Jakbym skipnął, to by był remis. Jaka była szansa, że schowam się w weaponsach i będzie akurat tam trzech impostorów? Nie, no to Graf zawrócił, też wiedziałem, że jesteś martwy.